Dzień dobry albo dobry wieczór. Chciałbym przeczytać słowa, które będą dzisiaj rozważane na naszych niedzielnych nabożeństwach. A są to słowa z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału, wersety od 19 do 20. Jest to mała część dzisiejszego tekstu kazalnego. Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Moi drodzy, powiem wam szczerze, że zawsze rozmowy przed chrzestem to jest taki ciekawy moment w mojej pracy duszpasterskiej, ze względu na to, że pozwalam sobie w tych rozmowach otwarcie rozmawiać z rodzicami o ich obawach, o ich oczekiwaniach względem Kościoła, względem rodziców chrzestnych. I powiem wam szczerze, że te rozmowy są o tyle ciekawe, co nie chcę powiedzieć przerażające, ale z takiego punktu widzenia naszej takiej kościelności okazuje się, że nasze oczekiwania jako księży naszego kościoła, czy też w ogóle całości jako kościoła, bardzo często mają się nijak do rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. Pytam rodziców, co to znaczy wychować dziecko w wierze chrześcijańskiej. No, zazwyczaj to jest trudne pytanie i nie jest łatwo na nie odpowiedzieć, natomiast zazwyczaj jest taka próba zepchnięcia odpowiedzialności na kościół. No, chcemy przyprowadzić dzieci na szkółki niedzielne, na lekcje religii. I wtedy zazwyczaj pytam, no okej, a co w domu? Czy modlicie się przed posiłkami, czy modlicie się wieczorem, czy czytacie Biblię, czy będziecie czytać? Jeżeli dzieci jest więcej troszkę w domu, to rodzice mają możliwość rozeznać, czy już to do tej pory zrobili. No i tutaj okazuje się, że często odpowiedź brzmi: nie robimy, nie mamy czasu, jesteśmy zmęczeni, nie mamy zwyczaju. I tak sobie myślę, że właśnie w kontekście, że mamy czynić uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, to tak naprawdę nie uczynimy nikogo uczniem, jeżeli sami w domu nie będziemy tego uczniostwa pielęgnować, nie będziemy starać się, aby nasze dzieci szukały tego Boga, szukały miejsca i czasu na modlitwę, takiego wyciszenia. I tak sobie pomyślałem, że być może i faktycznie odpowiedzialność jest dość duża na Kościele. Natomiast myślę, że jeżeli nie uświadomimy sobie, że ten Kościół budujemy na początku u nas w domu, w mieszkaniu, przy wieczornej modlitwie czy przy każdym posiłku, to ten Kościół nigdy nie urośnie. I tak sobie myślę, że warto by było, żeby dzisiaj w tą niedzielę uświadomić sobie albo pomyśleć po prostu o tym, żeby o ten Kościół powalczyć każdego poranka, każdego wieczora u nas w domu, w tych najbardziej prozaicznych momentach. No to tyle na dzisiaj. Zostańcie z Bogiem. Amen.